Szczęść Boże, witam dziś w Święto Niepodległości 11 listopada w codzienniku biblijnym. Moi drodzy, Słowo Boże, które przeznaczone na dzisiejszy dzień zostało, zapisane jest w przypowieści Salomona. Sprawiedliwość wywyższa lud, lecz grzech jest hańbą narodów. Moi drodzy, żyjemy w czasach wolności. W czasach, w których wolność jest dla nas wartością oczywistą. Ale bardzo rzadko swoimi myślami sięgamy wstecz do czasów, gdy ta wolność nie była dla naszego kraju, dla naszego narodu czymś codziennym. O wolność walczyli żołnierze korpusu generała Andersa. W tej chwili znajdujemy się na cmentarzu Monte Cassino, gdzie pochowani zostali ci, którzy walczyli o wzgórze Monte Cassino. Walczyli i szli z nadzieją w swoim sercu, że zdobywając krok po kroku, wyzwalając najpierw ziemię włoską, dotrą do naszej ojczyzny, będą mogli ją wyzwolić i uczynić wolną. Wiemy, że te marzenia nie dla wszystkich stały się rzeczywistością. Nie wszyscy dożyli czasu, kiedy nasza ojczyzna Polska stała się krajem wolnym. Dlatego dziś chcemy podziękować za ich ofiarę, za ich wkład w drogę do wolności i chcemy powierzyć Bogu drogi nasze, naszej ojczyzny i prosić, aby On błogosławił, strzegł, ochraniał, aby sprawiedliwość była naszym orężem, abyśmy w pokoju, w miłości i przebaczeniu względem siebie nawzajem, ale też i względem innych potrafili żyć. Aby już nikt nie musiał składać za wolność ofiary swojego życia. Pamiętajmy o tym, bądźmy za to wdzięczni. Niech Bóg nam dziś pobłogosławi cały dzisiejszy dzień. Życzę Wam dobrego, świątecznego dnia. Z Bogiem.